Witamy Was, kochani. Jeszcze raz będziemy tutaj podzielić Ewangelia, dobra nowina. Będziemy mówić, zachęcać Was o Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś dziwi się mój akcent, ponieważ uczy się po polsku do dziś dzisiejszej i słyszałem, że całe życie mogą mieszkać w Polsce i całe życie będzie musiał uczyć się języka polskiego. I myślę, że to jest prawda. Słyszałem, że języka polskiego to jest piątka najtrudniejsza języka na świecie. Jestem z Brazylii, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze, że chcemy tutaj podzielić się miłością Bożą z Wami. Każda osoba, która tu gra, kiedy uwielbia Pana Boga, każdego osoba, która tu mówi do Was, to są ludzie, którzy poznali Jezusa Chrystusa. Są ludzie, którzy kiedyś borykali się z grzechem. Ludzie, którzy borykali się w różnych problemów, nałogów. Ale Pan Jezus Chrystus umiłował nas, umiłuje nas, każdego z nas. Bóg, co poprzez Ducha Świętego dotykał naszego serca. Duch Święty jako Boga dotykał naszego serca i przekonał każdego z nas, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy Zbawca, że potrzebujemy pomocy. I właśnie dzięki Bożej miłości, łaska tu jesteśmy, aby Was zachęcać. To będzie bardzo krótka mowa i zapraszam Was, aby słuchali. Słuchajcie, jeśli jakikolwiek z Was macie jakieś odmienne problemy, czy terapacie, jakieś borykacie się, przede wszystkim wiem z doświadczenia, przed poznaniem Jezusa Chrystusa, przede wszystkim ja w paskudny sposób borykałem się z grzechem. Nie wiedziałem, co mam robić. Wiele razy chodziłem do kościoła, tego pozór pobożności. Wyznawałem moje grzechy dla człowieka, nic nie pomagało. Wyznawałem moje grzechy dla uszy człowieka, który je katofi to samo jak ja. To samo przyszedłem do kościoła, wyznawałem grzechy, to samo wyszedłem z kościoła. Dalsze ciągu borykałem z grzechem, ponieważ człowiek nie ma moc, aby przebaczyć nasz grzech. I tak i dalej, i tak i dalej, i tak i dalej. Wiele razy spróbowałem w sposób religijny po prostu przyjmować przebaczenia za moje grzechy. Też nie funkcjonowało, ponieważ religia nie pomoże. Religia, żadna religia na świecie nie pomoże przebaczać nam grzechy. Ale słuchajcie, tylko Pan Jezus Chrystus może nas pomóc. Pan Jezus Chrystus właśnie umarł na krzyżu za każdego z nas. Pan Jezus Chrystus dał prawo nam, aby dziś właśnie Go przyjmować do serca jako Pana, jako Zbawiciela, jako gospodarza naszego serca. Dziś możemy wyznawać grzech Bogu. Dziś możemy właśnie wyznawać grzech bezpośrednio do Bogu. Z żadnej pomocy ludzkiej nie potrzebujemy. Jedyną pomocy, której potrzebujemy, to jest Duch Święty jako Boga, że przekona nas, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy Zbawca. Jedyną pomocy, której potrzebujemy, jest słuchać głos Ducha Świętego i wyznawać grzech Bogu i przyjmować Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Bo słuchajcie, nieważne, co my będziemy robić, aby przyjąć zbawienia. Nieważne, co będziemy spróbować zrobić, aby przyjąć przebaczenie grzechu. Nic nie pomoże, nic nie pomoże. Wszystko są bajka i fotomontaż i kłamstwo diabelskie przez religię i przez człowieka. Ale jest jedna nadzieja, jeden piękny nadzieja. Ja wam czytam Pismo Święte. Słuchajcie, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 4, werset 12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imiona pod niebem danego ludziom, przez którego moglibyśmy być zbawieni. Tylko w Jezusie Chrystusie. Pismo Święte tak i mówi. Przebaczenie grzech w Jezusie Chrystusie. Zbawienie duszy tylko w Jezusie Chrystusie, naszego Pana i Zbawiciela. Jeśli ty masz problemy w różne, zachęcamy cię w imieniu Jezusa. Wołaj do Boga z całego serca. Utwórz twojego serduszka dla Boga żywego. On przychodzi do ciebie z pomocą. On może ci pomóc. On może ci zabierać wszystkich problemów, bo Bóg jest taki Bogiem. Ale przede wszystkim Bóg może przebaczyć naszym grzechu, bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał dla mnie, dla ciebie. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ponieważ kocha mnie i ciebie. Pan Jezus Chrystus nie jest obojętny na twoja sytuacja. Zachęcam cię, błogosławię cię, niech Duch Święty dotyka twojego serca. Pamiętaj, pamiętaj w imieniu Jezusa, nie musisz ginąć, bo Bóg ciebie kocha.
Не може гинут своја ружми терапати проблемов, поневаш Пан Језус Христос е на ес начејан да тебе. Пан Језус Христос, кој тебе страшни коха, ви обража собе, умерач на кшижу. Тоа е милост. И тоа е справедливо, поневаш ја живеам во греху, бијам баш паскуди спожење во греху, пшекленте. Але Пан Језус Христос избавио мене. Алелуја! Пан Језус Христос живее! Нех Бог ти благослови мене Зуса. Если хочеш молитва, ти размова, можеме ти спирати. Запрашаме. Веќе молиш о тебе. От твоих справа, от твоих проблемов. В имени Зуса. Нех Дух Свети отика твоего сердца.